9. Gość poranka. Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym dzisiejszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Zdewastowane kapliczki w województwie podlaskim, a pomnik ofiar niemieckiej rzezi w Woli w Warszawie również. Kontrowersyjne otwarcie Igrzysk Olimpijskich to tylko ostatnie wydarzenia w ciągu naprawdę kilku dni. Gdzie szukać przyczyn takich sytuacji, panie pośle? No to rzeczywiście bardzo niepokojące zjawiska, które pani redaktor opisała. One występują bardzo blisko siebie i widać, że są powtarzalne po prostu i dotyczą przede wszystkim szargania naszych najświętszych wartości. No wydaje się, że na pewno przyczyn i źródeł trzeba szukać w tym, że w ostatnim czasie intensyfikuje się nagonka na Kościół katolicki, na chrześcijaństwo, na nasze właśnie wartości. Pamiętamy, że media głównego nurtu bardzo często publikują różnego rodzaju artykuły uderzające w Kościół, artykuły stronnicze, tak, które tak naprawdę często przesadzają w pewnych sprawach. Ja nie mówię, że problemów żadnych nie mamy, natomiast absolutnie wiemy, że ilość artykułów pozytywnych na temat chrześcijaństwa czy Kościoła, a negatywnych jest skrajnie różna. Tych negatywnych inicjatyw jest po prostu dużo, dużo więcej, to wskazuje na tendencyjność, ale na pewno również nagonki polityczne, które są organizowane, jak chociażby wezwanie do piłowania katolików przez jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, czy to jest zdejmowanie krzyży ze ścian polskich urzędów przez obecnych polityków rządzących, no to wszystko nie pomaga w tej sprawie. No właśnie, bo można zauważyć taki trend nie tylko w Polsce, ale chociażby tutaj musimy wspomnieć o tych Igrzyskach Olimpijskich i o tym otwarciu, które odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tak, tak, tutaj zdecydowanie chociażby Elon Musk, który jest najbogatszym człowiekiem świata i ikoną dzisiaj amerykańskiej technologii, no zwraca uwagę na to, że to było wydarzenie skandaliczne, że chrześcijaństwo jest poniżane, obrażane, że absolutnie widzimy, że te wszystkie środowiska mijące się postępowymi już na przykład nie mają odwagi na to, żeby w ten sam sposób wyśmiać chociażby religię islamską, no bo wiedzą, jakby to się skończyło dla nich, tak? Prawdopodobnie Paryż po prostu by zapłonął. A widać, że chrześcijanie służą do takiego kopania, poniżania. No cóż, no każdy z nas, kiedy studiował Ewangelię, wie niestety, że będziemy właśnie atakowani, no ale musimy się z tym mierzyć i musimy również absolutnie naszych wartości bronić. I tutaj jakby ta dyskusja na świecie jest też trochę pocieszająca, bo widzimy, że jest coraz więcej znaczących postaci światowych mediów, światowej polityki, która się zaczyna przeciwstawiać temu trendowi. I mam nadzieję, że właśnie my jako osoby wierzące z całego świata będziemy w stanie się także temu przeciwstawić, bo absolutnie szacunek polega na tym, że się wzajemnie po prostu uznajemy, tolerujemy nasze wartości, a nie sobie wybieramy, które możemy kopać, które nie. Jak historia tak najnowsza pokazuje, akurat chrześcijaństwo jest dziwnym trafem, często wybierane do tego, żeby właśnie być atakowane. Panie pośle, młode pokolenie dorasta, pan również jest tatą. Jak dzisiaj przekazywać im te wartości? To jest trudne. Tak, to jest na pewno trudne, dlatego że dzisiejsze młode pokolenie dużo czerpie swojej wiedzy i różnego rodzaju zasad, na których się wychowuje, no chociażby social mediów, tak? A wiemy, że algorytmy social mediów są tak poustawiane, że bardzo często promują zgoła inne wartości niż te, w które chociażby ja osobiście wierzę, ale też mam nadzieję większość, chociażby radiosłuchaczy, Radio Nadzieja. No i tutaj to nie pomaga wszystko. Natomiast dom jest absolutnie zawsze największym oparciem. Wiem na własnym przykładzie, że jeśli jesteśmy w stanie w domu przekazać odpowiednie wartości, no to na końcu jest szansa na to, że te wartości w umyśle i w duszy młodego człowieka zwyciężą. Trzeba po prostu pokazywać na przykładach i także przełamywać pewną propagandę, no chociażby chrześcijaństwo uczy nas, żeby być po prostu dobrymi ludźmi, żeby kochać bliźniego, nie popełniać grzechów, czyli występu przeciwko innemu, szanować innych ludzi, tak? To jest coś, z czego możemy być dumni. Kiedy tego zabraknie, pojawi się w to miejsce nihilizm, cynizm, pusty konsumpcjonizm, który do niczego nie prowadzi. I tak naprawdę pokazuje historia świata, bo my tutaj w Europie jesteśmy troszeczkę egocentrykami, wydaje nam się, że jesteśmy pępkiem świata, to jest nieprawda. Historia świata pokazuje, że różne cywilizacje, które wyzbywały się swoich najważniejszych wartości, po prostu upadały. Jeśli Europa odrzuci
to co obecnie w sumie robi, tak? Finalnie odrzuci chrześcijaństwo i te nasze tradycyjne wartości, no to obawiam się, że równie skończy jak chociażby Imperium Rzymskie kiedyś. Wspomniał pan poseł o mediach społecznościowych, o sieci, o internecie i tutaj chyba też ostatnie wydarzenia. A raczej jedna sytuacja, którą mam na myśli, pokazała, że możemy bardzo łatwo paść ofiarą manipulacji i oszustwa. I na to też chyba trzeba dzisiaj bardzo uważać. I tutaj też pytam jako byłego wiceministra cyfryzacji. No tak, zdecydowanie tutaj pewnie pani redaktor ma na myśli taką troszeczkę prowokację redaktora Stanowskiego, który zaszył swojego rodzaju pułapkę na internetów, ale przede wszystkim na różnego rodzaju dziennikarzy tak zwanych wolnych mediów. I to było przerażające, że ludzie, którzy na co dzień pretendują i uzurpują sobie rolę osób, które tłumaczą całemu światu, jak właśnie wygląda rzeczywistość, które uważają się za najmądrzejsze, za ludzi, którzy mają jakiś mandat do tego, żeby wszystkich pouczać i rozliczać, to ci ludzie się w bardzo dużej mierze po prostu na to nabrali, tak, na tą pułapkę, nie weryfikując absolutnie prawdy. No tutaj, jeśli radiosłuchacze nie wiedzą, o co chodzi, to wystarczy, jak właśnie wpiszą kwestię pana Stanowskiego w Google i sobie tam będą mogli o tym poczytać. Natomiast absolutnie jest tak, że dzisiaj musimy weryfikować informacje, korzystać ze sprawdzonych źródeł. Sprawdzone źródła to takie, którym ufamy, które czytamy na co dzień, które są przygotowywane przez właśnie osoby odpowiednio do tego kompetentne. No i również uważajmy właśnie na media społecznościowe, ponieważ tu zwłaszcza jest zaszytych dużo pułapek i też jeśli są jakieś takie bardzo kontrowersyjne na przykład tezy albo takie emocjonalne, no to patrzmy, jakie strony czy jakie portale te tezy kolportują, bo być może są to jakieś takie na przykład strony, które powstały kilka dni temu tylko po to, żeby zasiać jakiś zamęt. Panie pośle, w Sejmie chwila przerwy, ale w Ministerstwie Finansów trwają spotkania dotyczące reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Te zmiany są potrzebne czy nie? Na stole leżą 4 propozycje zmian. Każda z partii koalicji rządowej przygotowała własną. Ale jak na to patrzy Prawo i Sprawiedliwość? Zobaczymy, pani redaktor, co finalnie z tego się wykluje. My tutaj z pokorą musimy podejść do kwestii przedsiębiorców i popierać te rozwiązania, które są finalnie dla nich najkorzystniejsze. No dzisiaj wchodzimy w dość trudne czasy. Z tego, co mamy dane, będzie chociażby spadło bardzo mocno w polskiej gospodarce poziom inwestycji, także zagraniczny. To może powodować, że gospodarka będzie się zacierała. Musimy robić wszystko, żeby nasi przedsiębiorcy prężnie funkcjonowali, zwłaszcza, że już dzisiaj raczej nie mogą liczyć na takie wsparcie, jak pod naszymi rządami, chociażby te słynne tarcze, kiedy byliśmy w stanie bardzo szybko reagować i utrzymywać poziom bezrobocia na niskim poziomie. Tym bardziej trzeba z pokorą podejść do kwestii i po prostu poprzeć tę propozycję, która finalnie będzie najkorzystniejsza dla polskich przedsiębiorców. Zobaczymy. No ja tutaj nie chciałbym jakby wychodzić przed szereg, ponieważ nie wiemy, co finalnie na stole rząd przedstawi. Polski Ład zniszczył finanse państwa, przedsiębiorców i samorządów. Tak uważa pan Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Polski Ład zniszczył polskich przedsiębiorców i samorządowców? Wziąłem głęboki oddech, pani redaktor, szanowni państwo, dlatego że przypominam sobie, że sam minister Domański, to jest minister finansów obecnie z ekipy Tuska, po tym, kiedy przejął budżet od naszej ekipy, sam powiedział publicznie, że budżet jest naprawdę w dobrej kondycji. I przypominam, że on był w dobrej kondycji. Mieliśmy zabezpieczone środki chociażby na wypłatę 800+, 13, 14, tak, i tych wszystkich programów, które my wdrożyliśmy. Jak widzimy, one były realizowane pod naszymi rządami i przecież nie było żadnej katastrofy finansów, chociaż byliśmy nieostraszeni. Ja pamiętam, że regularnie, co roku praktycznie różnego rodzaju media karmiły Polaków kłamstwami o tym, że za chwilę budżet się zawali. On tak się zawalał co roku przez 8 lat. I się, jak widzimy, nie zawalił. I następnie ten budżet na 24 rok także przekazaliśmy w dobrym stanie. Ja bym prosił obecną koalicję nieudaczników, bo ja tak ich nazywam, uważam, że są ludzie nieudolni, którzy nie potrafią zarządzać odpowiednią gospodarką. To takie mocne słowa, panie pośle. W polityce czasami trzeba również mocnych słów, ale myślę, że w granicach kultury dopuszczalnej, zwłaszcza jeśli patrzę na to, co się dzisiaj dzieje chociażby w internecie, więc ja ich tak oczywiście określam, uważam, że dużo złego robią, odstępują chociażby od budowy CPK, szprycha do Łomży, chociażby słynna teraz też ma być kasowana, już widzę, że samorząd łomżyński protestuje w tej sprawie, żeby nie było, właśnie ten rząd działa, żeby nie było połączenia z Warszawą finalnie kolejowego, natomiast absolutnie jest tak, szanowni państwo, że budżet zostawiliśmy w dobrym stanie i apeluję do nich, żeby oni się zajęli pracą, ciężką pracą, tak jak my to robiliśmy, żeby były finanse na wszystko, a nie dzisiaj szukali alibi tylko po to, żeby po kolei Polakom obcinać kolejne programy wsparcia, które my wypracowaliśmy. A tak może być?
Absolutnie tak, panie redaktorze. Ja uważam, że tak będzie. Być może oni jeszcze czekają do wyborów prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Wtedy będą pewnie podejmować już bardziej radykalne decyzje, ale nie wiem, czy pani chociażby ostatnio słyszała wypowiedź jednej z pań minister tejże koalicji. Ona właśnie zaczęła już przebąkiwać powoli o możliwości ponownego podniesienia wieku emerytalnego do Polaków. No, tą kwestię my mówiliśmy, że pewnie obecna ekipa Tuska i Hołowni będzie chciała ten wiek podnieść. Oni mówili w kampanii, że nie, absolutnie nie ma tematu. A dzisiaj już jedna z pań minister właśnie zaczęła mówić o tym, że będzie czas znowu podwyższyć. No cóż, no zobaczymy, jak to się finalnie zakończy, ale ja tutaj niestety optymistą nie jestem. Na jesieni odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Wasz kongres. Spodziewać się spektakularnych zmian? No, zobaczymy, jak one finalnie będą wyglądały. Na pewno potrzebujemy wewnętrznej dyskusji nad naszym funkcjonowaniem. To jest w 100% pewne, to wszyscy wiemy. Również samo kierownictwo jest tego świadome. Ja się z tego cieszę, ponieważ nasza Potrzebna polityka... Potrzebna jest być... nowa werwa? Musi być zdynamizowana absolutnie nasza polityka. Ja również jako ten przedstawiciel tego młodszego pokolenia w polityce Właśnie, uważam, i o to, że... na to chciałam zwrócić uwagę. Jak patrzy pan poseł na to ze swojego takiego młodszego punktu widzenia? No uważam, że tu powinniśmy również jako te młodsze pokolenie w polityce troszeczkę uzyskać więcej możliwości działania w ramach naszej polityki, dlatego że ostatnie chociażby wybory pokazują, no także moje wyniki, no tutaj pokazują w województwie podlaskim, że absolutnie to nie jest tak, że jeśli polityk ma 30 kilka lat, to nie ma szans wygrywać z bardziej doświadczonymi politykami. Takie szanse są. Polacy pokazują, że chcą troszeczkę szukać nowości, nowej takiej dynamiki jakby i tak dalej. Chcą dawać szansę młodym, nowym twarzom. Mnie to bardzo cieszy i za tym musi iść również jakby taka opcja docenienia. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało, ale uważam, że jestem zwolennikiem raczej tego, żeby tu był pewien taki duet międzypokoleniowy, to znaczy, żeby młode pokolenie wnosiło tą dynamikę i werwę, natomiast starsze pokolenie absolutnie ono musi być obecne i musi także nam dawać swoje doświadczenie, które jest niezmiennie cenne, bo tutaj jakby absolutnie polityce doświadczenia nic nie zastąpi, więc to nie jest tak, że partią powinny zarządzać tylko osoby starsze albo tylko osoby młode. Jestem przeciwnikiem takich rozwiązań. Uważam, że powinna być taka troszeczkę wymieszana ekipa ludzi starszych i młodszych, żeby się wzajemnie uzupełnić. Pan poseł Ardanowski, który opuścił Prawo i Sprawiedliwość po ponad 20 latach, mówi, że PiS nie jest w stanie wygrać wyborów bez zmian, bez świeżości, bez nowej werwy. No ja myślę, że tutaj akurat pan poseł Ardanowski to jakby powinien moim zdaniem działać ku temu, żeby naszą formację pomagać zmieniać od wewnątrz, a taką ostrą krytykę medialną, no to myślę, że tutaj jakby to nie pomaga tak w ten sposób. Ja jestem znaczy zwolennikiem dzisiaj jednoczenia prawicy. Uważam, że idą tak trudne czasy dla Polski, panie redaktorze, szanowni państwo, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość powinno się konsolidować, ale również powinniśmy szukać punktów wspólnych z pozostałymi opcjami konserwatywnymi, narodowymi, patriotycznymi, także w tym Sejmie. A tutaj gdzie mówię tego także szukać? Chociażby mówię o Konfederacji, tak? Dlatego, że wiele nas dzieli, ale są kwestie, które nas łączy. Jeśli i Konfederacja, i Prawo i Sprawiedliwość, i Kukiz 15, i część posłów PSL-u, jak widzimy, chociażby potrafi bronić życia, potrafi mówić o tym, że dla nich Polska jest najważniejsza, no to dzisiaj trzeba się jednoczyć, bo nie ma nic gorszego niż rządy Donalda Tuska dla Polski. Nie ma nic gorszego po prostu. Ale i nasze podziały muszą być... Pani redaktor, no ja bym sobie tego życzył, bo... Ja nie dokończyłam, ale pan poseł wie, o co ja chcę zapytać. Czy jest w ogóle szansa Konfederacja, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz 15? No, pani redaktor, to jest teraz tak. Albo stawiamy na swoje szyldy, na swoje egoistyczne nastawienie i jak to mówił klasyk w filmie, w pewnej komedii polskiej, moja racja jest najmojsza, no albo widzimy trochę dalej i trochę więcej. A to więcej to jest Polska. No i teraz, jeśli widzimy Polskę przede wszystkim, to każdy z nas powinien zrobić krok do tyłu w naszych jakichś tutaj różnego rodzaju zapatrywaniach i niesnaskach i kłótniach. Spróbować znaleźć punkty wspólne i w tym kierunku podążać i dogadać się, ponieważ absolutnie uważam, że nie ma nic gorszego niż obecna ekipa, która moim zdaniem osobiście realizuje obce interesy na terenie państwa polskiego, odsunąć tą złą ekipę od władzy i wówczas ewentualnie już wtedy szukać jakichś takich punktów, gdzie możemy wspólnie dogadać się, co robimy, chociażby realizacja budowy CPK, czy właśnie obrona konserwatywnych wartości. Są pewne punkty spójne, które mamy, można na nich się skupić, tam gdzie byśmy się mieli mocno kłócić, można to chwilowo odsunąć na bok, no bo mówię, możemy spędzić całą kadencję na wzajemnych kłótniach, tylko co z tego będzie wynikać do Polski. Panie pośle, ostatnie już pytanie. Co jeśli wasza partia straci subwencje? To jest koniec Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, myślę, że nie. Jak znam taką przykorę Polaków, ja wiem, ale jak znam przykorę Polaków, to Polacy nie lubią tego typu zachowań i mamy bardzo wiele milionów, no 7-8 milionów wyborców obecnie mamy jako Prawo i Sprawiedliwość w Polsce i myślę, że będziemy w stanie z ich pomocą, ale także my jako politycy wspólnie tutaj utrzymać się na powierzchni tej finansowej. Natomiast taka decyzja to byłaby niszczenie demokracji w Polsce, ponieważ nie wyobrażam sobie to, co się dzisiaj dzieje, że opcja rządząca, politycy wychodzą i mówią publicznie o tym, że ich konkurencja, największa konkurencja, Prawo i Sprawiedliwość jest największą konkurencją dzisiaj dla Platformy Obywatelskiej, powinna zostać zniszczona finansowo de facto i naciska na niezależne organy, jak jest Państwowa Komisja Wyborcza, jaką decyzję ma podjąć. No to nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma to nic wspólnego z szacunkiem dla praworządności. W Polsce powinniśmy żyć w systemie, w której to wyborcy na końcu nas oceniają i decydują, która formacja istnieje na scenie politycznej, a nie konkurencja przekładając swoje jakieś tutaj partyjne narzędzia i naciskając na PKW na to, żeby nas po prostu finansowo tutaj stłamsić. No ale spokojnie, jeśli pan Tusk uważa, że będzie w stanie zniszczyć prawicę finansowo, to się zdziwi bardzo głęboko, a Polacy są takim narodem przekornym i jeśli ktoś próbuje ich tam siłą stłamsić, to oni tym bardziej się mobilizują do zwycięstwa. I dzisiaj tutaj tym kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym dzisiejszym gościem w piątkowym wydaniu Poranka 7.9. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Wzajemnie. 7.9. Gość Poranka.